Dzień dobry. Jest to trzeci wykład o Arystotelesie i ja proponuję Państwu pewną przygodę. Chcę Wam przekazać obraz świata odmienny od tego, w jakim zostaliście wychowani, chodząc do szkoły czy oglądając rozmaite wykłady na YouTubie, tak, o nowożytnej fizyce, o chemii, o astronomii, o geografii, o historii. Ale ten obraz, tak, przypisywany Arystotelesowi, jest obrazem bardzo wewnętrznie spójnym, konsekwentnym. I to był obraz, który kształtował ludzkie myślenie o świecie, czy myślenie uczonych ludzi o świecie przez wiele wieków. Najpierw w późnej starożytności, w świecie islamu, a wreszcie w średniowiecznej i jeszcze renesansowej Europie. To będzie podstawa kształcenia na uniwersytetach, tak, od między 1200, kiedy pierwsze założono, a 1650 rokiem, tak, kiedy ten obraz został wyparty, zastąpiony innym obrazem, obrazem nowożytnym, no jeszcze nie do końca tym naszym, ale już bardzo odmiennym. Tak, i teraz mówimy o obrazie, w którym wszystko, co się dzieje, dzieje się w sposób celowy. Tak, natura nie czyni niczego bezcelowo, lecz tworzy wszystko dla celu najlepszego w danych okolicznościach. Pod tym już względem jest to zupełnie inne myślenie o świecie, tak, niż myślenie nowożytnych fizyków, dla których to, co się dzieje w świecie, dzieje się bezcelowo. I teraz opowiedziałem Państwu już o tym, że świat, w którym przyszło nam żyć, to według Arystotelesa pewien zbiór rzeczy. Tak, każda z rzeczy jest połączeniem materii i formy. No i zaczynamy od materii, od tego, z czego ciała są zrobione. Jest pewne tworzywo, czytamy w korpusie arystotelesowskim w dziełku o powstawaniu i niszczeniu. Jest pewne tworzywo ciał mających jakości zmysłowe, ale ono nie istnieje oddzielnie, lecz zawsze w łączności z przeciwieństwem, od którego pochodzą tak zwane pierwiastki. No, jest decyzją tłumacza, czy oddać odpowiedni termin przez pierwiastek, czy przez element. Ja wolę element, żeby mi się nie mieszało z pierwiastkami nowożytnej chemii. Tak, mamy to pewne tworzywo, czyli materia pierwsza, i przeciwieństwa, a więc wilgotność, suchość, zimno, ciepło. I przyjmując te przeciwieństwa w siebie, tak, materia pierwsza przybiera postać ziemi, wody, powietrza albo ognia. O tym już była mowa na poprzednim wykładzie. I była mowa na poprzednim wykładzie o tym, że z natury, tak, to, bo czytamy dalej, w każdym ciele złożonym są wszystkie pierwiastki. Potwierdzeniem tego jest, jak się wydaje, również odżywianie się każdego jestestwa. Tutaj Arystotelesowi chodzi o to, że żeby żyć, no to zwierzę zjada stały pokarm, a więc taki, w którym zapewne przeważa ziemia, ale też pije wodę i też oddycha, a co więcej, no samo jest ciepłe, może ze zwierzętami to jest problem, no ale z roślinami wiadomo, z elementarnego doświadczenia, że rosną najlepiej wtedy, kiedy świeci słońce, a więc wtedy, kiedy jest ciepło. Tak, czyli jakoś to ciepło wnika w organizmy roślinne jako jeden z niezbędnych składników. We wszystkim
złożonym. Te elementy są zmieszane w różnych proporcjach. Czasem Arystotelicy próbowali te proporcje ustalić i powiedzieć, że miedź to zawiera tam 8 części wody, 1 część ziemi i tak dalej. Z tym się notabene wiązały nadzieje alchemików na to, że uda się zamienić pospolite metale w złoto. No bo jeśli różnice między metalami polegają na proporcjach elementów, no to odpowiednio podgrzewając, osuszając albo zawilgacając, tak? Działając rozmaitymi kwasami, no bo zwykła woda to wiedziano, że nie pomaga. Miano nadzieję tak, że uda się przeobrazić ołów w złoto albo miedź w srebro. No, największe nadzieje te alchemicy wiązali z użyciem rtęci, siarki i soli kamiennej. Ja nie wiem dlaczego, tak nie wiem czy ktokolwiek wie dlaczego, ale taki pogląd często się powtarza przez długie wieki. No i właśnie tak, ogniem bowiem jest najbardziej płomień. Natomiast dym składa się z powietrza i ziemi i tak dalej, tak? I teraz już Państwo wiecie o tym, bo tym kończyłem swój poprzedni wykład, że jeśli w danej rzeczy przeważają elementy ziemi i wody, to taka rzecz w naturalny sposób spada pionowo w dół. A jeśli przeważają w niej elementy powietrza i ognia, to taka rzecz z natury swojej wznosi się ku górze. A może nie tyle wznosi się, ile dąży ku górze, tak jak ciało spadające dąży w dół. Tak, tu w dole jest jego miejsce naturalne i ono jakby chce się w tym miejscu naturalnym znaleźć. O tym bliżej jeszcze będzie mowa w przyszłości. No ale na razie zapytajmy, tak, no bo ciało, ograniczmy się do ruchu tej gąbki, która w tej chwili zatrzymała się na mojej dłoni, bo dalej już natrafia na przeszkodę. Tak dalej natrafia na przeszkodę i ale jeżeli odsunę dłoń, tak, to ta gąbka spada dalej, spadła na podłogę, tak? Gdybym zrobił dziurę w podłodze, spadłaby jeszcze niżej. No i jest pytanie, rzecz jasna, dokąd ta gąbka dąży, tak? No, w obrazie świata Herody, Homera i Hezjoda, to ta gąbka dąży do Tartaru, jak już by spadła do Tartaru, tam gdzie przebywają dusze złoczyńców wielkich i mękom są poddane, no to tam się pewnie zatrzyma. No ale minęło 400 lat od czasów Homera i Hezjoda, tak i w tym czasie Grecy nie wiadomo kiedy dokonali postępu, tak, poznawczego. Mianowicie według Homera i Heroda i też według pierwszych filozofów ziemia miała być płaska. Do czasów Arystotelesa jacyś Grecy, nie wiemy kto to był, tak, stwierdzili, że ziemia, czy odkryli, i to odkryli w sposób, który my dziś nazwiemy naukowym, że ziemia jest kulą. Jak to zrobili? Mamy na ten temat dwie wzmianki w korpusie arystotelesowskim. Więc po pierwsze, niektóre gwiazdy widziane w Egipcie i w pobliżu Cypru są niewidzialne w okolicach północnych. Tak, kiedy patrzymy z Egiptu na niebo, to widzimy gwiazdy, których nie widać już z Grecji. A gwiazdy, które są stale widzialne w krajach południowych, zachodzą w krajach wyżej wzmiankowanych.
Tak, tutaj chodzi o to, że mały i wielki wóz świecą wyżej na niebie, jeśli patrzymy z Grecji, niż wtedy, kiedy patrzymy z Egiptu. No a jak pojedziemy, czy udamy się do Macedonii, czy jeszcze dalej na północ, no to jeszcze wyżej, tak, wzniesie się wielki wóz. No i jedyne wytłumaczenie rozsądne takiego faktu jest przyjąć, że Ziemia jest wypukła, tak? Tu mamy gwiazdy, no i różne gwiazdy widać stąd, różne stąd, a jeszcze inne stąd. No ale to, że wiemy, że Ziemia jest wypukła w poważny sposób na podstawie starannych obserwacji nieba, no to jeszcze tego, to jeszcze nie wiemy, jaka ta Ziemia jest z drugiej strony. Tak można sobie pomyśleć, że jest takim wielkim żółwiem, jak w pewnym hinduskim tekście, tak o, który sobie pływa po wodach Wielkiego Oceanu. No, trzeba, żeby wiedzieć, jaka Ziemia jest z drugiej strony, zajrzeć na tę drugą stronę. I jak to zrobić? Otóż Grecy górowali intelektualnie nad innymi ludami, pracowali pilnie nad zbudowaniem geometrii jako nauki o stosunkach przestrzennych i przyglądali się niebu, tak, jako ludzie, których myślenie już zostało ukształtowane przez geometrię. A na niebie widać takie ciało niebieskie, które się nazywa Księżyc. Wszyscy widzieliście Księżyc, wiecie, że raz na 29,5 dnia pojawia się w nowiu, nisko nad, nad horyzontem, tak, nisko nad miejscem, w którym zaszło Słońce. Tak, tutaj zaszło Słońce, a tu się pojawia wąski sierp Księżyca, po czym ten sierp w kolejne noce robi się coraz grubszy i grubszy i ukazuje się wieczorem coraz wyżej i wyżej, a wreszcie po 2 tygodniach mniej więcej od nowiu, kiedy Słońce zachodzi na zachodzie, tak, tu mamy Słońce zachodzące, to Księżyc wyłania się zza horyzontu na zachodzie, na wschodzie. Czyli jest po drugiej stronie nieba, no to trzeba by było, żeby ten mój rysunek, tak, tutaj przybrał formę półkoli, żeby tą solidnie wygiąć tę tablicę, no ale nadróbcie Państwo wyobraźni o braki mojego rysunku. Tak, i teraz jeżeli wesprzemy obserwacje prostymi przyrządami, od jeśli możecie znaleźć się w miejscu, w którym widać zarówno miejsce, gdzie zachodzi Słońce, jak i miejsce, gdzie ma wzejść Księżyc, no to możecie ustawić sobie od choćby stół, prawda? Tak go ustawić, żeby jak tutaj przytkniecie oko, tak, żeby zobaczyć dokładnie miejsce, gdzie wzdłuż krawędzi stołu widzimy miejsce, gdzie zaszło Słońce, a potem przechodzimy na drugą stronę, tak, i patrzymy. I patrzymy na miejsce, gdzie zaszedł Księżyc, żeby sprawdzić, czy gdzie wschodzi Księżyc, żeby sprawdzić, czy Księżyc wschodzi na jednej linii łączącej Słońce, Ziemię i Księżyc właśnie. Jeżeli popatrzycie się, używając takiego prostego przyrządu, no żeby nie dźwigać stołu, jeśli macie statyw fotograficzny, tak, mój aparat w tej chwili stoi na statywie, który mnie nagrywa, to można na głowicy statywu zawiesić poprzeczkę, tak, i tą poprzeczkę wycelować w te dwa miejsca, zobaczyć, czy to jest na jednej linii.
I teraz księżyc, tak, on, jeśli mamy to miejsce dokładnie po drugiej stronie nieba, no to księżyc jest kapryśny. On potrafi 5 stopni z kawałkiem po jednej albo po drugiej stronie wzejść, ale niekiedy wschodzi na jednej prawie linii ze Słońcem, a więc tu albo gdzieś tu, prawda? I wtedy, kiedy będziemy patrzyli na Księżyc, to mamy sporą szansę zobaczyć ciekawe zjawisko. Takie zjawisko nazywa się zaćmieniem Księżyca. Ja nagrywam ten wykład na prawie 5 miesięcy, tak, przed nocą, kiedy z Polski będzie widać całkowite zaćmienie Księżyca. To będzie coś koło 18 bodaj września 2024 roku. To zjawisko daje się zobaczyć, no tak, raz na kilkanaście miesięcy, tak, no bo będzie niedługo zaćmienie Księżyca, które będą oglądać Amerykanie, a nie będziemy my oglądać, bo akurat u nas będzie dzień, tak. Wtedy, kiedy Księżyc znajdzie się na dokładnie jednej linii ze Słońcem, i wtedy na ciemnej tarczy, wtedy na jasnej tarczy Księżyca w pełni, tak, ta tarcza będzie okrągła, pojawi się o taki ciemny obszar, tak, o rozmytych brzegach między tym ciemniejszym a jasnym. Księżyc nie znika całkowicie, tak, tylko ciemnieje część tarczy Księżyca. Część z Państwa, mam nadzieję, widziała już to zjawisko. Jak nie, no to może we wrześniu będzie ładna pogoda, tak? No bo w Polsce my część okazji tracimy z powodu chmur na niebie. No ale, tak widać taki ciemny, ciemniejszy obszar, tak, który się przesuwa po tarczy Księżyca za jakiś czas. Wygląda to tak, a znowu potem po 2 godzinach przenosi się to na tą stronę Księżyca. Tak, może za bardzo to jest zagięte. Te falowane linie mają oznaczać rozmycie tego cienia, tak? A to całkowite zaćmienie to będzie wyglądać w ten sposób, tak, że na tarczę Księżyca będzie się nasuwał ciemny obszar. Wreszcie cały Księżyc zrobi się taki bordowawy jakiś, prawda? A za jakiś czas, to trwa parę godzin, tu się pojawi jasny sierp, tak? I stopniowo Księżyc odzyska dawny wygląd. I teraz, jeżeli wiemy, tak, że do zaćmienia Księżyca dochodzi wtedy, kiedy on znajduje się na jednej linii z Ziemią i Słońcem, i mamy elementarną wiedzę o powstawaniu cieni, no taką wyniesioną z życia codziennego, zwłaszcza kiedy w Grecji żyjemy, gdzie słońce świeci prawie bez przerwy, tak, no to łatwo się będzie domyślić, że zaćmienie Księżyca polega na tym, że na jego tarczę pada cień Ziemi, a ponieważ ten cień Ziemi jest zawsze zaokrąglony, tak, niezależnie od tego, czy przejdzie górą przez tarczę Księżyca, czy dołem, czy przez całą tarczę, czy to zaćmienie będzie widać wieczorem, czy już przed ranem, tak? A więc czy Księżyc będzie tu, czy tu na niebie, tak? I zawsze ten cień jest zaokrąglony, no to jedynym rozsądnym wyjaśnieniem jest przyjąć, czy właściwie jedynym możliwym wyjaśnieniem, tak? Jest przyjąć. Innego dowodu dostarcza nam oczywistość zmysłów. Bez kulistości Ziemi zaćmienia Księżyca nie przedstawiałyby odcinków koła takich, jakie znamy. Tak? I więc Grecy, tak, jako pierwszy naród na świecie, no bo tutaj zauważcie Państwo, że wszystkie narody w różnych kręgach cywilizacyjnych oglądały zaćmienie Księżyca, tak,
jedni się go bali, bo coś miało strasznego zwiastować, nawet dochodziło w niektórych razach do składania ofiar z ludzi, żeby przebłagać bogów, żeby usunąć tą ciemną plamę z tarczy księżyca, tak? A tutaj mamy nagle ludzi zdolnych, tak, do kojarzenia faktów, do myślenia geometrycznego o świecie i do, tak, ludzi, którzy stwierdzą, że żyjemy na kulistej ziemi. No i jeżeli to teraz połączymy z prostym doświadczeniem, tak, mianowicie, że kiedy upuszczamy ciężkie ciało w Grecji, ono spada prostopadle do powierzchni ziemi i kiedy upuszczamy takie ciężkie ciało w Egipcie, ono spada prostopadle do powierzchni ziemi i kiedy popłyniemy w okolice słupów Herkulesa czy ciśniny Gibraltarskiej, no to stwierdzamy, że i tam ciała spadają w stronę środka ziemi, tak? Czyli mamy środek ziemi, tak, jako naturalne miejsce dla ciał zbudowanych z ziemi i wody. Te ciała naturalnymi ruchami dążą do tego miejsca i dlatego właśnie wokół tego miejsca powstała kula zbudowana w większości z elementu ziemi, którą okrywa z kolei woda, tak, która też dąży do środka świata, ale mniej intensywnie niż ziemia, o czym łatwo się przekonać, wkładając kamień, tak, do wody i upuszczając, zobaczycie, jak kamień spada na dno, a w kamieniu proporcja ziemi do wody jest na pewno większa. Tak więc mamy i mamy elementy powietrza, tak, i ognia, które wznoszą się. Ogień narysowałem dłuższą strzałkę, żeby zaznaczyć, że intensywniej ogień wznosi się w górę niż powietrze, tak? Co znowu można zauważyć w prostym doświadczeniu, choćby trzymając dłoń nad palącą się świecą, tak, kiedy czujemy coś ciepłego i suchego, co dąży w górę, tak? Gdyby to było powietrze, to byłoby wilgotne, a to coś wysusza nam dłoń, którą trzymamy nad ogniem. Jeśli powiecie, że te doświadczenia są naiwne, to nie było w tamtej epoce lepszych, tak, doświadczeń do przeprowadzenia. I teraz Arystoteles dziedziczy, tak, po Homerze, Hezjodzie i właściwie wszystkich Grekach, z kolei przekonanie, że świat jako całość jest kulisty. Tu może narysuję ziemię mniejszą, tak, mianowicie świat jest kulisty. Tutaj na zewnętrznej sferze, tak, znajdują się gwiazdy. Arystoteles ten pogląd przyjmuje dość bezkrytycznie, mimo że wtedy byli ludzie, którzy w to wątpili i nawet proponowali pewne inne obrazy świata. Tak, i teraz ziemia według Arystotelesa znajduje się tutaj, sam dokładnie w środku świata. Arystoteles wiedział o tym, że Pitagorejczyk Filolaos i może nie tylko, tak, twierdził, że w środku świata kulistego znajduje się centralny ogień, a ziemia krąży wokół tego centralnego ognia, zawsze odwrócona do niego tyłem, także zawsze widzimy tylko niebo i tutaj jeszcze dalej krąży słońce wokół centralnego ognia, który jest lustrem odbijającym promienie ognia, tak, między innymi w stronę ziemi.
No i Arystoteles tak tutaj zauważa, całkiem słusznie zauważa przecież, że gdyby Ziemia znajdowała się poza środkiem świata, no to jakbyśmy spojrzeli w nocy na niebo, tak, no to widzielibyśmy o tą część świata. Tak, przypominam, że Babilończycy, a za nim i to przejęli od nich Grecy, tak podzielili ekliptykę, tak, tą linię, którą my nazywamy linią ekliptyki, tak, na 12 równych części. No i widać, że gdybyśmy byli poza środkiem świata, no to widzielibyśmy na przykład cztery znaki zodiaku, a widzimy wszystkich sześć, tak? A zatem Ziemia musi znajdować się w środku świata. O tym świadczą proste obserwacje astronomiczne. Co więcej, powinna być dość niewielka, tak? Na tyle niewielka, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć, tak? No bo tu jest dokładnie środek świata, w środku Ziemi. My jesteśmy trochę poza tym środkiem, a więc też nie będziemy widzieć całej połowy nieba, tak? Tylko trochę mniej, no i te trochę mniej to jest na tyle mało, że tego nie zauważamy z powodu proporcji wielkości Ziemi. Arystoteles nie podaje żadnych liczb, tak? No ale to było zawsze jasne dla ludzi, że Ziemia musi być malutka w stosunku do rozmiarów świata. No i tak. No dobrze. Znaczy my dzisiaj wiemy, że my nawet widzimy trochę więcej niż pół nieba, bo światło się załamuje, wchodząc do atmosfery, tak? I z każdej strony widzimy po pół stopnia więcej niż widzielibyśmy, gdyby światło docierało do nas po liniach prostych. No ale to będzie odkryte w XVII wieku, że tak się dzieje. Na razie nic o tym nie wiemy. No i teraz mamy, tak? Jest pytanie oczywiście o to, jeżeli ogień i powietrze naturalnymi ruchami wznoszą się w górę, tak jak woda tutaj powietrze zawilgotniało, tak? Przepraszam, tutaj powietrze zmarzło, zamieniło się w wodę i krople wody spadają ku środkowi świata, tak? A tutaj z kolei ogień wędruje w górę. No i jest pytanie, tak, dokąd ten ogień będzie wędrował. Dzisiaj Państwu na to nie odpowiem, bo już czasu nie będę miał, ale na razie skupmy się na tych ruchach w dół, tak? Na naturalnych ruchach w dół. No i tutaj Arystoteles opiera się, czy odwołuje się do wyników prostych doświadczeń. Tak, no choćby takich doświadczeń jak to, że ten papier jest lżejszy niż ten flamaster, tak? I jeżeli wypuszczę oba w jednym momencie, no to widzę, tak, że tę drogę flamaster przebył w czasie o wiele krótszym niż ta kartka papieru. No, powiecie Państwo, że to z powodu oporu powietrza. No, ale jesteśmy 2,5 tysiąca prawie lat temu. Tak, i na razie myślimy o ciałach spadających, tak, jako o ciałach, które jak spadają i mają do przebycia pewną wysokość, tak, to ta wysokość jest proporcji, to czas, w jakim ciało spadnie z tej wysokości, tak, jest odwrotnie proporcjonalny
Co znaczy odwrotnie proporcjonalny? My dzisiaj byśmy odruchowo napisali, że on jest proporcjonalny do 1 podzielone przez ciężar ciała. To nie jest tak, proszę Państwa. To określenie odwrotnie proporcjonalny u Arystotelesa nie jest bynajmniej jasne, tak? I kiedy próbowano zmatematyzować jego fizykę, to nikt tego w taki sposób nie robił, w jaki ja zrobiłem, tak? Więc może słowami odwrotnie proporcjonalny na razie do ciężaru, tak? Czy do ilości materii pierwszej. Z jakiej ciało jest zrobione, ale tej ciężkiej, tak? Czyli zimnej materii pierwszej. Z jakiej ciało jest zrobione. Natomiast teraz odwołuje się Arystoteles do innych doświadczeń, biorę kamień, pozwalam mu spadać, a później obserwuję spadek tego samego kamienia na dno zbiornika wodnego. I jeżeli ten kamień spada w powietrzu, tak, i spada w wodzie, no to czas spadania jest większy w wodzie, tak, dłuższy. Czyli czas przebycia, tak, jest proporcjonalny do oporu ośrodka. Woda stawia ruchom ciał pojętym jako zmiana miejsca większy opór niż powietrze. Tak, i dlatego ciała spadają. I teraz nawet można spytać, a dlaczego on nie wpadł na to, tak, że ten zegarek spada szybciej niż ten papier z powodu oporu powietrza? Ano jakoś nie wpadł, no i wyobraźcie sobie Państwo, że ten pogląd Arystotelesa, o którym mówię, był powtarzany bezkrytycznie jeszcze w początkach XVII wieku. Tak, i podobnie jeśli chodzi o wznoszenie się ciał, to Arystoteles pisze, tak, Arystoteles pisze, jeśli znajdę, większa ilość ognia porusza się zawsze prędzej ku górze niż mniejsza jego ilość. Podobnie jak większa ilość złota lub ołowiu porusza się szybciej ku dołowi niż ilość mniejsza. Czyli tu mamy twierdzenie, tak, że jednak dwie kule ołowiane i tu jakby Arystoteles się nie popisał, tak, no bo mógł te dwie kule ołowiane wynieść na wieżę, tak, jedną dziesięciokrotnie cięższą od drugiej, pozwolić im spadać i no i zauważyć to, co zauważono w wieku, pod koniec wieku XVI, tak, że takie dwie kule, to Szymon Stewin i inni zauważyli, że takie dwie kule spadają praktycznie jednakowo. Jakoś Arystoteles takich eksperymentów nie robił, no to niby było proste, no starczyło dwa kamienie wziąć, nie pióro ptasie, taki kamień i porównywać, jak one spadają, tylko dwa kamienie, jeden 20 razy cięższy od drugiego, ale kamienie zrobione, tak, dwa granitowe kamienie albo wapienne. I wtedy łatwo można stwierdzić, tak, że to prawo już nie działa. No ale jakoś tego nie zrobiono, no i potem przez 2000 lat tych twierdzeń Arystotelesa nie poprawiono, nie próbowano zamienić żadnymi innymi. A teraz mamy drugie ruchy pojęte jako zmiana miejsca, bo mówiłem już Państwu, że to słowo kinezis arystotelesowskie można tłumaczyć zarówno tak ruch jako zmiana miejsca, jak i ruch polegający na tym, że jabłko leży, my powiemy nieruchomo i gnije.
No ale teraz widać, tak, że żeby w poziomie, bo ta gąbka z natury swojej spada pionowo w dół, ale w poziomie, żeby się poruszyła, to co musi się dziać? Musi działać na nią siła. Musi pojawić się inne ciało, które jej dotknie. Siła w świecie Arystotelesa działa wyłącznie przez kontakt. Wy jesteście nauczeni, tak, że jak zbliżam magnes do kawałka metalu, to ten magnes przyciągnie ten metal bez dotykania go, tak? Grecy znali magnesy, ale no, można było oczywiście twierdzić, tak, że kiedy zbliżam magnes do kawałka żelaza, to wtedy coś jest, co otacza ten magnes, tak, i to coś, co otacza magnes, a czego moje oczy nie widzą, działa siłą, tak, na ten kawałek metalu i porusza go wbrew jego naturze. Tak, na przykład zmusza kawałek żelaza do ruchu w górę. Albo zmusza ciało do ruchu w bok, tak, mimo że ono samo w bok się nie poruszy. I w związku z tym Arystoteles odróżnia ruchy naturalne od ruchów wymuszonych. Ta gąbka w tej chwili porusza się ruchem wymuszonym. I jeżeli mamy pewien czas, w którym ta gąbka ma przebyć daną odległość, to ten czas jest tym krótszy, im większa siła działa na tą gąbkę, a tym dłuższy, im mniejsza siła działa na tą gąbkę. Co staram się Państwu zademonstrować. Oczywiście Wy nie możecie wiedzieć, jaką siłą ja działam, ale proste doświadczenia, tak? Siadamy na wóz zaprzągnięty w jednego konia i w cztery konie. No to ten wóz czterokonny, jeśli każdy z koni będzie ciągnął go taką siłą, z jaką ciągnął go ten jeden koń, to ten wóz będzie jechał szybciej, tak? Będzie jechał szybciej, czyli przebędzie daną drogę w krótszym czasie. Tu jeszcze jedna rzecz, żeby uniknąć pospolitych błędów, które się robi, czytając dzisiaj Arystotelesa, tak? I te błędy możecie znaleźć w różnych książkach na temat Arystotelesa, pisane przez współczesnych autorów, tak? Którzy no, słyszeli o Arystotelesie, ale tylko tak słyszeli, tak? A nie spędzili jakiegoś czasu obcując z jego tekstami. Mianowicie my mamy, tak, pojęcie prędkości jako stosunku drogi do czasu. Takiego wzoru u Arystotelesa nie ma i być nie może. Arystoteles podkreśla, że mogę obliczać stosunek dwóch dróg, tak, i mówić, że jedna droga jest trzy razy dłuższa od drugiej drogi. Mogę stosunek czasów określać, tak, i mówić, że coś trwało trzy razy dłużej niż coś innego, tak, i wtedy dzielę, no, po naszemu sekundy przez sekundy i metry przez metry, ale nie mogę dzielić metrów przez sekundy, bo to są wielkości różnego rodzaju i taka proporcja nie miałaby sensu. To wcale nie było łatwo, tak? To wam się wydaje, że to jest takie łatwe, bo odkąd zaczynacie rozumieć cokolwiek po polsku, to słyszycie,
jak wasz tata, tak za kierownicą, mówi, że jadę 50 km na godzinę. Tak? I tak to nasiąkają nasze mózgi, a jak pójdziemy do szkoły, no to już we wczesnych klasach mówi nam się o prędkości jako o stosunku drogi do czasu. To wcale nie było łatwe do pomyślenia, tak, że taki stosunek da się stworzyć. To, że takie stosunki istnieją, jest dużo bardziej intuicyjne, tak? Dużo prościej o tym pomyśleć niż o istnieniu tego typu proporcji. Dlatego tak nie dajcie się nabrać, tak czytacie jakoś dzisiaj popularną książkę i czytacie, że według Arystotelesa prędkość była miała być proporcjonalna do ciężaru podzielonego przez opór ośrodka. Tak? Nie znajdziecie takiego wzoru ani u Arystotelesa, który w ogóle unika używania matematyki. On pisał o wszystkim prawie, o czym dało się pisać w tamtych czasach, ale akurat od matematyki był odległy, tak? Ale potem żaden z jego następców, jak już próbowano matematyzować jego fizykę, takiej proporcji by nie napisał, tak? Ona nie istniała w myśleniu ówczesnych ludzi. Więc Arystoteles tak mówi o tym, jak daleko ciało spadnie w danym czasie, albo w jakim czasie przebędzie daną drogę ruchem wymuszonym. Tak? Nie mówi nigdzie o tym, jaką ciało będzie miało prędkość. A jeśli nawet używa słowa, tak, które tłumacz uważa, że najlepiej byłoby oddać przez prędkość, no to to jest to ryzyko błędu, tak, że myślimy odruchowo. Ja staram się Państwa jakby tutaj odzwyczaić od tego, czego Was nauczono w szkole, tak, mówiąc Wam o Arystotelesie. No i w ten sposób, tak, mamy arystotelesowską, aha, i teraz kiedy mowa jest tak o tym wozie, który jedzie, tak, jedzie ciągnięty przez konia, no ja konia nie umiem narysować, no ale niech, umówmy się, że to będzie koń, tak, w miarę podobny. No to jak koń ciągnie mocno wóz, to wóz w danym czasie zajedzie na dalszą odległość, tak? Albo przebędzie daną drogę w krótszym czasie. Tak? Czyli czas będzie odwrotnie proporcjonalny do siły i czas będzie z kolei proporcjonalny do czego? Ano jeżeli koń ciągnie wóz pusty, tak, no to zajedzie w danym czasie dalej, tak samo ciągnąc jak wtedy, kiedy na tym wozie tak usiądzie sześcioro ludzi. O, tam jeszcze. I ten wóz zrobi się ciężki, tak? Czyli czas jest proporcjonalny do ciężaru. No i w ten sposób, tak, mamy te teksty Arystotelesa. Andronikos z Rodos zgromadził tematycznie razem i nadał im tytuł Physis, no i z tego mamy naszą fizykę, tak, jako pewną teorię ruchów ciał tutaj na Ziemi, nie tam w niebie, tylko tu na Ziemi. Tak, ciał z jednej strony naturalnych, czas spadania jest tym krótszy, im większy ciężar i tym dłuższy, im większy opór ośrodka. I tak samo, tak, kiedy ciało porusza się ruchem wymuszonym, to z kolei czas, w jakim przebędzie ciało daną drogę, jest odwrotnie proporcjonalny do siły, a proporcjonalny do ciężaru ciała.
Tutaj sam Arystoteles notabene zauważa, że o proporcjonalności nie może być tutaj mowy, takiej prostej proporcjonalności, tak? Czyli czas proporcjonalny do ciężaru, tak? I proporcjonalny do 1 przez siła. No bo Arystoteles zauważa tak, że jak mamy skrzynię leżącą na podłodze, to jeśli pcham ją zbyt małą siłą, to skrzynia nawet nie drgnie. Tak? Czyli nie ma tu mowy o prostej proporcjonalności, natomiast Arystoteles nigdy też nie spróbował tak rozwinąć całej sprawy, poprzestał na takich prostych sformułowaniach. Co więcej, bardzo ciekawa jest jego argumentacja, mianowicie taka, że ciała, on twierdzi, spadają z różnymi, znaczy w różnych czasach z danej wysokości, tak, w zależności od oporu ośrodka. I mamy bardzo ciekawy fragment. Tak, bardzo ciekawy fragment w fizyce. Obserwacja poucza, że ciała, które mają przewagę bądź w ciężarze, bądź w lękkości, a są podobne pod innym względem, przebiegają szybciej równą przestrzeń w proporcji takiej, w jakiej pozostają do siebie ich wielkości. Tu nawet nie ma mowy o ciężarze, tylko o wielkości ciał. Widać, że to wszystko są rozważania jakościowe tylko. Z tego samego względu będą się również poruszać w próżni z szybkością w takiej samej proporcji. A to jest niemożliwe. Mianowicie Arystoteles argumentuje, że gdyby istniała próżnia w świecie, to wtedy wszystkie ciała spadałyby jednakowo. Spadałyby z danej wysokości w tym samym czasie. Czyli znajdujemy u Arystotelesa może jeszcze nie tak jasno powiedziane tak, twierdzenie, które uczyniło w przyszłości słynnym Galileusza. Tak, gdyby nie opory środowiska, to wszystkie ciała spadałyby jednakowo. No, Galileusz będzie wiedział, że spadałyby nie tyle w tym samym czasie, co z tym samym przyspieszeniem. I w rezultacie w tym samym czasie z danej wysokości, tak? Jest coś znacznie więcej w twierdzeniach Galileusza. No niemniej jednak, tak, można by żałować, że Arystoteles nie znalazł twórczych kontynuatorów, bo tutaj mimo tego, tak, że to się bardzo różni od tego, co Państwa uczono na lekcjach fizyki, to są tutaj zalążki, tak, które mogłyby doprowadzić do zmiany sposobu myślenia. No niestety Arystoteles nie znalazł godnych siebie następców, tak. A jak już ich znalazł, to było za późno. Ja o tym jeszcze Państwu opowiem, ale to pod koniec swoich wykładów o filozofach starożytnych. Teraz pozostaje nam pytanie o ciała wznoszące się ruchami naturalnymi w górę. Pytanie o to, dokąd one dążą, tak? Czy one będą wznosić się bez końca aż ku gwiazdom, czy gdzieś się zatrzymają, ale to wymaga dość daleko idących wyjaśnień wstępnych i tym wyjaśnieniom wstępnych poświęcę swój kolejny wykład. Wtedy spojrzymy w niebo, przyjrzymy się temu, co tam na niebie widać, tak? I do jakich refleksji może nas to, co widać na niebie, prowadzić. Na razie dziękuję za uwagę.